Ale jak ja ją rozpoznam? Wiesz co, prześlę ci jej zdjęcie. Przed chwilą wrzucała na Fejsa, więc na pewno tam siedzi. Tymczasem Iwona realizuje swój plan zemsty na Zuzie za to, że wybrała towarzystwo Kacpra. Namówiła chłopaka, który marzy o randce z nią, by skompromitował Zuzę. Okej, postarasz się? A potem się ze mną umówisz? Naprawdę? No tak, no przecież ja już wcześniej się chciałam z tobą umówić. Wcześniej zawsze mówiłaś, że nie masz czasu. Bo się miałam, po to, żeby ci bardziej zależało. Ty nie znasz takich numerów? Super, zajebiście mi się Dobra, podobasz. Tylko... Przecież mogą nas zobaczyć, tak? Dobra, leź tam szybko, ja trzymam kciuki. Musimy się jakoś koniecznie wtedy pasuje ci w ten piątek. Prosimy. No, może być. Cześć. 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 Ty pewnie mnie już nie pamiętasz, co? Kim ty jesteś? Czego Ale chcesz? Skąd miałabym cię pamiętać? Nawet nie dałaś znać, żebym się przebadał. Idiotko, teraz przez ciebie jestem chory. To co ty bredzisz, gościu? Uważaj na nią. Nie idź z nią do łóżka. Zarażę kiło i cholera wie czym jeszcze. Co to było? Nie wiem, pierwszy raz gościa na oczy widzę. Nie no, na pewno cię pomylił z kimś, ale jazda. No albo to jakiś świr. Słuchaj, zamówisz mi kawę, ja skoczę do toalety. Tak, jasne, okej. Okay. Jesus, jakieś chwile chodzą po tym świecie. Dajcie mi kamerę. Co jest? Co jest? Jakiś koleś podszedł do Zuzy i zaczął do niej mówić, że roznosi choroby weneryczne. To jakiś znajomy Małkowskiej, tak? A widzisz tutaj gdzieś Małkowską? Czyli może jednak mówiła prawdę. Małkowska? A co ci mówiła? No, że Zuza ma kiłę. Co? No chyba nie daliście się wkręcić, chłopaki. Wy wszyscy serio? Nie, zaraz, tą kiłą tak się można zarazić normalnie? Boże, nie, jak to tak? To, czy was do... Stary, to był mój koniec po prostu. Czy was do reszty pogięło? Zuza, chodź tu na chwilę. Weź jej nie mów. O czym? Mianowicie, Małkowska rozpowiada, że masz kiłę, także idź z nią jakoś porozmawiać. Myślicie, że ten typ był nasłany przez Małkowską? Małkowska rozpowiada, że ja mam kiłę? Zabiję ją. Co zrobiłeś? Ja nie mam żadnej kiły, tylko... Zostaw mnie, wariatko! Weź mnie to wściekłe zwierzę ode mnie! Uciekasz wszystko przed wszystkimi! Zostaw ją, nie warto! Ja nie jestem chora, kretyn! A właśnie, że jesteś! Masz kiłę, rzeżączkę, wszystko, masz zmiany na mózgu! Tak! Masz. Ja wariatka. Jestem zdrowa, za to ty nie masz mózgu w ogóle! Na pewno! Zwierzaj, Małkowska! Ty też dziewczyna! Rzadki debilu, zdaj się to ciągnąć! Zostaw Jacek, ona mnie jeszcze będzie na kolanach błagać, a ty ją zostaw, bo ona to była ugarnia! Zamknij się, kretynko! Wyjazd stąd, koniec! Kacper, ja nie mam żadnej kiły, naprawdę, no musisz mi uwierzyć! Dobrze, wiem przecież! I wcale to mnie gardzę! Tak, wiem, już dobrze chodź. Jezus, cała się trzęsie. Ja naprawdę nie mam żadnej kiły. Wiem, przecież Małkowska to jest wariatka. Wiem i wiesz co, miałeś rację co do niej. Powinnam się trzymać od niej z daleka. Wiesz co, lubię cię i wcale nie jesteś taki rozmemłany. Dobrze, ja ciebie też. Hej Mela, dawno ci się nie nagrywałem, ale dzisiaj mam ochotę coś powiedzieć. No bo powiem wprost, czuję coś fajnego do Zuzy.